Kandyński o duchowości w sztuce, ciąg dalszy. Wczoraj czytałam to w Poruchu. A dzisiaj będzie zwrot duchowy. Duchowy trójkąt porusza się wolno do przodu i ku górze. Mieszkańcy jednej z najniższych i największych jego części sięgają dziś po pierwsze hasła materialistycznego kredo. Są tu też przedstawiciele różnych religii, Żydzi, katolicy, protestanci itd. W rzeczywistości jednak to ateiści, do czego najodważniejsi z nich lub najbardziej ograniczeni nieraz otwarcie przyznają się. Niebo jest puste. Bóg umarł. Politycznie są republikanami, zwolennikami demokratów. Obawę, obrzydzenie i nienawiść żywione jeszcze wczoraj wobec tych poglądów politycznych przenieśli dziś na anarchistów, których nie znają, o których tylko tyle wiedzą, że już samo ich imię napawa ich strachem. Wyznają ekonomiczne poglądy socjalistów, ostrzą miecz sprawiedliwości, by zadać śmiertelny cios kapitalistycznej hydrze i odrąbać łebzło. Mieszkańcy tej dużej części piramidy zwykle stali z boku, nigdy samodzielnie nie rozwiązywali żadnego problemu i zawsze wykorzystywali ofiarność stojących wyżej współtowarzyszy, którzy podciągali ich w górę. Niczego zatem o samym posuwaniu się nie wiedzą, dlatego mają o całym postępie dość niefrasobliwe pojęcie, a poza tym wierzą w recepty skuteczne na wszystko oraz w bezbłędne sposoby. Część trójkąta położona niżej jest mechanicznie wciągana do góry przez stojących ponad nimi. Trzyma się jednak jeszcze mocno starego i drży z obawy, żeby nie popaść w nieznane lub nie dać się oszukać. Stojący wyżej są nie tylko zaślepionymi ateuszami, ale nawet mogą swoją bezbożność zaskakującą uzasadnić. Na przykład niegodne uczonego zdanie Wirchowa. Przeprowadziłem sekcję wielu zwłok i nigdy nie odkryłem ich śladu jakiejkolwiek duszy. Bardzo często wyznają polityczne poglądy republikanów, znają się na rozmaitych parlamentarnych zwyczajach, czytają w gazetach polityczne artykuły wstępne, wyznają socjalistyczne poglądy ekonomiczne różnych odcieni i potrafią nawet swe przekonania podeprzeć wieloma cytatami. Od M.B. Schweitzera przez LaSalle, Spiżowe prawo do kapitału Marksa i jeszcze dużo, dużo więcej. W tych wyższych rejonach z czasem pojawiają się nowe, niespotykane dotąd przegródki. Nauka i sztuka, do której należą także literatura oraz muzyka. Z naukowego punktu widzenia są oni pozytywistami i uznają tylko to, co może być zważone, zmierzone. Wszystko inne mają zajść za taki sam szkodliwy, nieraz bezsens, za jaki uważali jeszcze wczoraj teorii, dziś już dowiedziono. W sztuce są naturalistami, przy czym są święcie przekonani, że do pewnych granic wzorują się w tym na opinii innych, należy uznawać, a nawet cenić osobowość, indywidualność i temperament artysty. Pomimo ostentacyjnego porządku i pewności, pomimo nieomylnych zasad, można jednak u tych wyżej stojących dostrzec ukryty strach, pomieszanie, wahanie się i niepewność, jak w duszach pasażerów wielkiego, solidnego, transoceanicznego parowca, gdy na pełnym morzu zauważą, że nikt nie mógł stał ląd i zbierają się chmury, a postępnie wyjący wicher pędzi czarne góry wody. Wszystko to przez ich wykształcenie. Wiedzą bowiem, że dziś szacowny uczony, polityk, artysta, jeszcze wczoraj był wyszydzanym, niegodnym uwagi karierowniczem, oszustem i patałachem. Im w tym duchowym trójkącie wyżej, tym bardziej widoczna jest obawa i coraz przykrzejsza niepewność. Po pierwsze, trafiają się niekiedy bystre oczy i świadome głowy zdolne do wyciągania wniosków. Ci utalentowani pytają, jeżeli ta przedwczorajsza mądrość została zastąpiona przez wczorajszą, a tę z kolei obaliła dzisiejsza, czyż nie może się zdarzyć, że i dzisiejszą wyrugnie jutrzejsza? Na pewno. A najodważniejsi zaś z nich
odpowiadają, że to leży w granicach możliwości. Po drugie, trafiają się oczy dostrzegające i to, czego współczesna nauka jeszcze nie potwierdza. Tacy ludzie zastanawiają się, czy dość długo już trwające usiłowania nauk doprowadzą na tej drodze do rozwiązania zagadki. A jeśli tak się stanie, to czy będzie można na tym polegać? W tej sytuacji znajdują się również zawodowi uczeni, pamiętający jeszcze, jak niektóre dziś niewzruszone akademickie prawdy przez te same akademie były przyjmowane na początku. Są tu także historycy sztuki, pisujący głębokie i bardzo cenione książki o sztuce, co jeszcze wczoraj uważana była za pozbawioną sensu. Ich księgi usuwają z drogi przeszkody, które sztuka już dawno przeskoczyła, i ustawiają nowe, mające na niej pozostać powsze czasy. Zajęci tym nie orientują się nawet, iż budują zapory nie przed sztuką, lecz z tyłu, za nią. Kiedy jutro spostrzegą się, napiszą nowe książki i jeszcze raz pospiesznie przesuną barykady do przodu. Tym bezustannym trudom będą oddawać się długo. Może kiedyś pojmą, że zewnętrzne reguły sztuki mogą się odnosić tylko do przeszłości, nigdy zaś do przyszłości. Nie ma żadnej teorii, na której można by oprzeć się w dalszej drodze ku krainie niematerialnego. Nie ujawni się też materialnie to, co jeszcze faktycznie nie istnieje. Ducha prowadzącego do krainy jutra można należycie ocenić tylko przez uczucie, do czego niezbędny jest talent artysty. Teoria jest latarnią oświetlającą skrystalizowane formy dnia wczorajszego, wczorajsze perspektywy. Więcej na ten temat w rozdziale 7 Teoria. Zachęcam do przeczytania. Kiedy wreszcie wzniesiemy się jeszcze wyżej, ujrzymy jeszcze większy zamęt, jak w dużym mieście rozbudowanym według wszelkich architektonicznych zasad i matematycznych obliczeń, nagle obróconym w pelżynę przez jakąś wszechpotężną siłą. Przebywający tu ludzie żyją w miejscu opanowanym przez gwałtowne żywioły, nie wzięte pod uwagę przez uduchowionych architektów. Tu jakaś część grubych murów zawaliła się jak domek z kart. Tam leży gruza sięgająca do nieba kolosalna wieża, oparta niegdyś na ostrołkowych, niewzruszonych filarach. Stare, zapomniane cmentarzysko trzęsie się w posadach. Zapadłe w ziemi groby otwierają się i powstają z nich upiory. Tak ośniewający kiedyś duchowy blask jest zaćmiony. Gdzież teraz znaleźć inne słońce do walki z ciemnościami? Żyją tu także ludzie głusi, otępieni przez cudzą mądrość, także nie słyszą tego walenia się w gruzy. Zostali w dodatku oślepieni przez zapożyczone prawdy, powiadają więc: nasze słońce świeci coraz jaśniej i wkrótce zobaczymy ostatnie, znikające plamy. Nadejdzie wszakże czas, że nawet oni wreszcie zaczną słyszeć i widzieć. Za to najwyżej nie ma już żadnego strachu. Wre tam odważna praca nad podważaniem poprzednio ustawionych przez ludzkość słupów. Znajdziesz tu także zawodowych uczonych, którzy bezustannie poddają materię próbom i nie boją się niczego, żadnego pytania, a w końcu podają wątpliwość to, na czym jeszcze wczoraj wszystko spoczywało i opierał się cały świat. Teoria elektronów, to znaczy poruszającej się elektryczności, mającej całkowicie zastąpić materię, jest dziś lansowana przez odważnych odkrywców, nie wahających się niekiedy nawet granice rozwagi przekraczać. Ofiarowują swe życie w walce o nową naukę, jak żołnierze biorący udział w szturmie na niezdobytą redutę w zapamiętaniu poświęcają się dla innych. Pamiętajmy jednak zawsze, nie ma twierdzy nie do zdobycia. Z drugiej strony mnożą się fakty, lub też częściej o nich słyszymy, które wczorajsza nauka miała zwyczaj określać mianem zwyczajnego szachrajstwa. Nawet gazety po większej części usłużnie kupczące w uniżonej służbie sukcesu i plebsu widzą się niekiedy zmuszone złagodzić ironię opisów cudownych wydarzeń lub czasami całkowicie z szyderstwa rezygnować. Rozmaici uczeni, pomiędzy nimi także zdeklarowani materialiści, poświęcają się rozlicznym naukowym badaniom zagadkowych faktów, których nie da się już dłużej pomijać milczeniem lub innym zaprzeczeń. Na szczęście ciągle jednak przybywa ludzi odrzucających metody materialistycznej wiedzy, gdy mamy do czynienia z niematerią,
był z materią nie podpadającą pod nasze zmysły. Jak artyści szukający inspiracji w twórczości prymitywów, tak i oni zwracają się na pół zapomniane. Oni zwracają się do na pół zapomnianych czasów i ku na pół pogrzebanym rygorom myślenia, w nadziei znalezienia w nich jakiegoś oparcia. Jednak dawnymi sposobami naprawdę skutecznie posługują się jeszcze tylko ludy, które my z wysokości naszej wiedzy zwykliśmy traktować ze współczuciem i lekceważeniem. Do nich należą na przykład Hindusi, od czasu do czasu naocznie demonstrujący naszym zachodnim uczonym zagadkowe fakty, na które nie zwracano dotąd uwagi, albo próbowano opędzić się od nich jako dokuczliwych much poprzez powierzchowne wyjaśnienia. Na przykład pani Błavatska była przypuszczalnie pierwszą osobą, która po wieloletnim pobycie w Indiach nawiązała trwałe nici porozumienia pomiędzy tymi dzikimi a naszą kulturą. Tam wziął początek żywy ruch, dziś jednoczący wielu ludzi. To duchowe porozumienie przybrało nawet bardziej materialną postać wraz z zawiązaniem się towarzystwa teozoficznego. Składa się ono z lóż próbujących skupić się na problematyce duchowej, idących drogą wewnętrznego poznania, jakże przeciwną naukom pozytywnym. Nawiązuje ona w samym punkcie wyjścia do starej tradycji, stosując metodę doprowadzone do postaci możliwie precyzyjnej. Teozofia, będąca filozoficzną podstawą tego ruchu, została stworzona przez Błavatską w formie katechizmu, dającego na pytania adepta precyzyjne odpowiedzi wtajemniczonego. Według Błavatskiej teozofia to tyle, co wieczno trwała prawda. Nowego posłańca przynoszącego orędzie prawdy otrzyma ludzkość przez towarzystwo teozoficzne. Pojawi się taka forma wyrazu, która będzie w stanie je przyjąć, taka organizacja, która jego przybycia specjalnie będzie oczekiwać, by usunąć z jego drogi przeszkody i trudności materialne. Błavatska kończy swą książkę przypuszczeniem, że w XXI wieku Ziemia będzie rajem w stosunku do tego, czym jest obecnie. Ciekawe. W każdym razie, jeżeli nawet skłonność teozofów do tworzenia uogólnień i nieco pochopna nadzieja usunięcia wszystkich odwiecznych znaków zapytania może nastawić postronnego dość sceptycznie, to jednak teozofia pozostaje wielkim spirytualistycznym ruchem, będącym już w tej formie zapowiedzią rychłego wyzwolenia duchowego, nadzieją docierającą do wątpiących serc, ogarniętych ciemnością nocy. Z nią pojawiła się ręka pomocna i ukazująca drogę. Gdy chwieją się podstawy i grożą zawaleniem się filary, na których opierają się religia, nauka i moralność, ta ostatnia wstrząsana silną ręką niczego, człowiek odwraca swój wzrok od tego, co zewnętrzne i skierowuje go na samego siebie. Literatura, muzyka i sztuki piękne należą do najbardziej wrażliwych dziedzin, w których wzrok duchowy najwcześniej realnie uwidacznia się. One odzwierciedlają natychmiast jeszcze mglisty obraz współczesności, już w malutkich zalążkach, dostrzeganych tylko przez nielicznych, odgadują przyszłą wielkość, której tłumy jeszcze nie widzą. Ujawniają wielkie zaćmienia, kiedy się jeszcze ledwo zapowiadają. Same zaśmiewają się i mrocznieją, odwracają się jednakże od bezduszności współczesnego życia i zwracają się w inną stronę. Ku temu zadaje możliwość rozwinięcia naszej duchowości i zaspokojenia głębszych tęskni. Jednym z takich poetów w dziedzinie literatury jest Metternich. Wprowadził nas w świat nazywany fantastycznym lub lepiej transcendentalnym. Bohaterowie jego księżniczki Malene, siedmiu królewin, ślepców itd. nie są ludźmi z dawnych czasów. Jak stylizowani bohaterowie Szekspira, to są po prostu we mgle szukające dusze, którym grozi śmierć z uduszenia, ponad którymi zawisły niewidzialne, a posępne moce. Pomroka duchowa, niepewność, niewiedza i strach to świat jego postaci. Jest więc Metternich być może jednym z pierwszych proroków, jednym z pierwszych katastroficznych artystów i wizjonerów. W jego dziełach wyraźnie widać zagęszczanie się duchowej atmosfery, zagubione drogi, brak przywódców, niszczącą nas i zarazem wspomagającą dłoń, której może trzeba się obawiać.
Tę atmosferę budują głównie przy pomocy środków czysto artystycznych, przy czym ich materia, mroczne zamczyska, księżycowe noce, bagniska, wichury, sowy itd. spełniają rolę raczej symboliczną, używane są jako dyskretne tło. Metterling opiera się głównie o słowo. Słowo jest dźwiękiem uwewnętrznionym. Ów głos wewnętrzny pochodzi częściowo, być może głównie od przedmiotu, który słowo oznacza. Kiedy jednak nie widzimy przedmiotu, a słyszymy tylko brzmienie nazwy, w umyśle powstaje odruchowo-abstrakcyjne przedstawienie, odmaterializowany przedmiot wzbudzający poruszenie w sercu. Tak więc zielone, żółte, czerwone drzewo na łące jest realnym przedmiotem, przypadkowo zmaterializowaną formą drzewa, którą czujemy w sobie, kiedy słyszymy oznaczające je słowo. A gdy słowa szczęśliwie użyjemy według poetyckiego wyczucia lub w sposób uzasadniony wewnętrznie powtórzymy 2, 3 i więcej razy kolejno, możemy nie tylko spotęgować jego wewnętrzny głos, lecz także ujawnić inne, nieprzeczuwane nawet właściwości. W końcu przy częstym powtarzaniu ulubiona zabawa dzieciństwa. Później zapomniana, słowo traci przyporządkowaną mu przedtem zewnętrznie funkcję oznaczania. Ówczysty dźwięk słowa słyszymy chyba nawet nieświadomie, najpierw gdy towarzyszy przedmiotowi realnemu, później abstrakcyjnemu. W ostatnim przypadku jego czysty głos brzmi na pierwszym planie i oddziaływa bezpośrednio na naszą duszę, która reaguje na to wibracją bezprzedmiotową, co jest zjawiskiem jeszcze bardziej skomplikowanym, rzekłbym bardziej nadzmysłowym, niż wrażenie wywierane przez dźwięk dzwonu, brzmienie struny, hałas upadającej deski itd. Otwierają się tu wspaniałe możliwości przed literaturą przyszłości. W formie zalążkowa siła słowa znalazła zastosowanie w cieplarni. U Metterlinga słowo dźwięczy mrocznie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się neutralne. Zwykle banalne, jak na przykład włosy, użyte z właściwym wyczuciem, może rozsuwać wokół siebie atmosferę rozpaczy, zwątpienia. To są Metterlinga sposoby. Na tej drodze wkrótce przekonujemy się, że błyskawica, grzmoty i księżyc za pędzącymi chmurami to są zewnętrzne chwyty będące na scenie jeszcze bardziej niż w naturze czymś w rodzaju czarodzieja z dzieciństwa. Sposoby prawdziwie wewnętrzne nie tracą tak szybko swojej siły i wyrazu. Słowo, które posiada dwa znaczenia, jedno bezpośrednie i drugie wewnętrzne, jest więc czystym materiałem poezji i literatury. Jest tworzywem, które tylko ta sztuka umie odpowiednio zastosować, tylko przez słowo poezja może przemówić do duszy. Do nieco zbliżonych rezultatów doszedł w muzyce Wagner. Jego słynny motyw przewodni wyraża dążenie do podobnej charakterystyki bohatera. Nie tylko przy pomocy teatralnych efektów, szminki i reflektorów, lecz również przez ściśle określony leitmotiv, a więc środkami czysto muzycznymi. Ów motyw jest rodzajem towarzyszącej bohaterowi muzycznie wyrażanej atmosfery, która w nim ma swe duchowe źródło. Najnowsza muzyka, na przykład Debussy, wyraża impresje wewnętrzne, nieraz czerpane z natury, ale przekształcone w obrazy istniejące wewnątrz nas i zamknięte w formie czysto muzycznej. Z tego powodu właśnie Debussy jest często porównywany do impresjonistów malarzy. Twierdzi się, że podobnie do nich i w równie osobisty sposób pragnie w swych dziełach oddać zjawiska natury. Trafność tego spostrzeżenia jest przykładem na to, jak rozliczne sztuki nawzajem dziś inspirują się i często zmierzają do podobnych celów. Dzisiaj chyba nie możemy powiedzieć, że jest to normą. Byłoby jednak może zbyt śmiałe sugerować, że w ten sposób wystarczająco scharakteryzowaliśmy znaczenie Debussy'ego. Pomimo bowiem pewnych cech wspólnych z impresjonistami, w muzyce Debussy'ego widoczna jest tak wielka troska o treść wewnętrzną, że przede wszystkim słyszymy w niej naszą skarganą duszę, nasze roztrzęsione nerwy i dręczące nas cierpienia. Poza tym nawet w utworach impresjonistycznych nigdy nie ucieka się Debussy do charakterystycznej opisowości muzyki programowej, lecz stara się zawsze o wewnętrzną charakterystykę.
Wielki wpływ na Debussy'ego wywarła muzyka rosyjska, Mussorgsk. Nic więc dziwnego, że doszukujemy się w niej pewnego pokrewieństwa z młodymi kompozytorami rosyjskimi, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć Skriabina. Jest jakiś wspólny wewnętrzny ton w kompozycjach obydwu muzyków. Zbija niekiedy z tropu słuchaczy to, że nieoczekiwanie obaj kompozytorzy zapominają, iż należą do tak zwanej nowej, okropnej muzyki i ulegają mniej lub więcej konwencjonalnemu pięknu. Słuchacz czuje się wtedy rzeczywiście urażony tym, że jest jak piłka tenisowa ustawicznie przerzucany przez siatkę oddzielającą dwa przeciwstawne obozy – zwolenników zewnętrznego i stronników wewnętrznego piękna. Piękno wewnętrzne rodzi się jako nieodparta duchowa konieczność i jest rezygnacją z piękności, do której już przywykliśmy. Tym, którzy jeszcze tkwią przy starym, owo wewnętrzne piękno wydaje się naturalnie szpetne, ponieważ człowiek na ogół skłania się ku temu, co zewnętrzne i niełatwo godzi się z koniecznością wewnętrzną, a już szczególnie dzisiaj. Ojej, coś źle przeczytałam. Tym, którzy jeszcze tkwią przy starym, owo wewnętrzne piękno wydaje się naturalnie szpetne, ponieważ człowiek na ogół skłania się ku temu, co zewnętrzne. I gdzie to było? I niełatwo godzi się z koniecznością wewnętrzną, a już szczególnie dzisiaj. Wiedeński kompozytor Arnold Schoenberg jest uznawanym dziś tylko samotnym twórcą, który rezygnując całkowicie z banalnego piękna dla pełnego wyrażenia siebie, uświęcił niejako wszystkie środki do tego prowadząca. Ten reklamiarz, oszust i partacz, tak pisze w swojej nauce harmonii. Oczywiście, każdy akord, każda progresja są możliwe. Jestem jednak dziś już przekonana, że także i tutaj istnieją pewne reguły określające, czy tego, czy innego z dysonansu użyję. Cytuję tu Schoenberg bardzo wyraźnie. Moje. Jeszcze raz. Czuję tu Schoenberg bardzo wyraźnie, że i największa wolność będąca dla sztuki czymś tak nieodzownym, jak czyste powietrze, nie może być absolutna. W każdej epoce obowiązuje właściwy umiar. Nawet najgenialniejsza moc twórcza nie może przeskoczyć granic tej wolności. Musi być spełniona właściwa miara i za każdym razem jest ona wymierzana, a krągne osły wierzgają na próżno. Do granic tej wolności chciał dojść także Schoenberg i pragnąc spełnić to, co konieczne wewnętrznie, odkrył złotą żyłę nowego piękna. Muzyka Schoenberga wprowadza nas w zupełnie inny świat, gdzie przeżycia muzyczne nie są natury akustycznej, lecz czysto duchowej. Tu właśnie zaczyna się muzyka przyszłości. Po wzorach idealistycznych nadszedł także w malarstwie czas zainteresowań innych, impresjonistycznych. Skończyły się one w dość dogmatycznej i czysto naturalistycznej teorii neoimpresjonizmu, który jest równocześnie pomostem do abstrakcji. Teoretycznie teoria jest nim traktowana jako metoda uniwersalna. Nie idzie o uchwycenie na płótnie przypadkowego wycinka natury, lecz o przedstawienie jej całej jako zjawiska wspaniałego i pełnego blasku. Prawie w tym samym czasie pojawiły się trzy zupełnie odmienne postawy. Pierwsza, Rossetti i jego uczeń Ben Jones wraz z licznymi naśladowcami, Bobby i jego i od niego pochodzący Stark, a także następcy oraz trzecia, Segantini, któremu ogon formalnych naśladowców nie przynosi ze szczytu. Akurat te trzy nazwiska zostały wybrane dla scharakteryzowania poszukiwań w dziedzinie niematerialnego. Rossetti przystał do prerafaelitów i próbował ożywić ich trochę oderwaną od życia formę. Boklin czerpał z mitologii i baśni. W przeciwieństwie do Rossetti'ego dążył do przeodziania swoich wymyślonych postaci w bujne i cielesne kształty. Segantini jest z nich najbardziej przywiązany do formy realistycznej. Bierze ją wprost z natury i opracowuje niekiedy w najdrobniejszych detalach, na przykład łańcuchy górskie, ale i kamienie, zwierzęta itd. Zawsze przy tym, pomimo formy, nadwyraz materialny potrafi napełnić ją duchem, wewnętrznie jest chyba z nim
z nich najmniej materialistyczne. Czyli można być materialistycznym wewnętrznie. To są ci, co w zewnętrznym poszukują wewnętrznego. W całkiem inny sposób, bliższy środkom czystomalarskim, podszedł do podobnego zadania Cézanne, formułując nowe prawa rządzące formą. Umiał on przemienić filiżankę do herbaty w przedmiot obdarzony duszą, lub lepiej powiedziawszy, dostrzec w niej coś w rodzaju osobowości. Martwą naturę podniósł do takiej godności, że z pozoru nieżywe przedmioty stały się wewnętrznie żywe. Traktuje je na równi z ludźmi, ponieważ potrafi wszędzie wokół siebie dostrzec życie wewnętrzne. Nadaje ich barwom wyraz tworzący ich wewnętrzny malarski ton i podporządkowuje je regułom, niekiedy wręcz matematycznym, komponując abstrakcyjne, dźwięcznie działające harmonie. Cézanne nie maluje już ani człowieka, ani jabłka, ani drzewa. Wszystko jest użyte przezeń dla stworzenia uduchowionego i po malarsku dźwięcznego przedmiotu, który nazywamy obrazem. Tak też w końcu ocenia jego dzieło jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nowej sztuki francuskiej, Matisse. Maluje obrazy, a w tych obrazach stara się ukazać to, co boskie. Aby to osiągnąć, nie są mu potrzebne żadne inne środki, jak tylko przedmiot, postać ludzka lub cokolwiek innego, jako punkt wyjścia, a także malarstwo i jemu tylko właściwe sposoby, kolor oraz forma. Wykorzystując czysto osobiste uzdolnienia, będąc jako Francuz szczególnie, wręcz nadzwyczajnie uwrażliwiony na kolor, na nim właśnie położył nacisk i z niego uczynił swą przewagę. Podobnie jak Debussy, nie zawsze mógł uwolnić się od uznawanego piękna. Impresjonizm wszedł mu w krew. Tak więc obok obrazów żywych wewnętrznie i powstałych z duchowej inspiracji, trafiają się obrazy, dla których powodem powstania były bodźce zewnętrzne i uroki świata zjawisk, jak często myślimy wtedy o Manecie, które głównie lub nawet wyłącznie żyją życiem tylko zewnętrznym. W nich specyficznie francuski gust, subtelna, melodyjna uroda tego malarstwa sięga chłodnych, niebotycznych wyżyn. Nigdy nie poddaje się temu urokowi inny wielki Paryżanin, Hiszpan Pablo Picasso. Zawsze pragnący najpełniej wyrazić siebie, często porywany gwałtownymi zrywami, przerzuca się z jednego sposobu malowania na inny. Kiedy powstaje między nimi sprzeczność, Picasso robi szaloną woltę i już jest po drugiej stronie, ku zgorszeniu ogromnego stada jego naśladowców. Właśnie wyobrażali sobie, iż go doganiają, a to znów trzeba mozolnie wspinać się do góry lub zlatywać na łeb, na szyję. W ten sposób powstał kubizm, ostatni francuski kierunek w sztuce, o czym będzie się mówić szczegółowo w drugiej części tej książki. Picasso pragnie przy pomocy stosunków liczbowych osiągnąć stabilność konstrukcji. W ostatnich dziełach, 1911, logicznie dochodzi do zniszczenia materialności obrazu. Nie przez jej zdezawuowanie, lecz przez swoiste pokawałkowanie poszczególnych przedmiotów i ich konstrukcyjne rozproszenie w obrazie. Wydaje się, że pragnie przy tym w cudowny sposób zachować tej materialności pozór. Picasso nie cofa się przed żadnym sposobem i jeżeli kolor przeszkadza mu przy problemach rysunkowych, wyrzuca go za burtę i maluje obraz bielowym brązem. Na tym głównie polega jego siła. Matisse – kolor, Picasso – forma. Dwa wielkie drogowskazy ukazujące jeden porywający cel.